Ukonstytuował się Sejm w 19 roku. No i prawda, później weszła w życie konstytucja z 21 roku, ale nadal Piłsudski sprawował urząd naczelnika państwa, nie tymczasowego naczelnika państwa, tylko naczelnika państwa. Jak był Sejm, to pierw uchwalono małą konstytucję z 19 roku i według tej konstytucji pomniejszono władzę Piłsudskiego, bo Sejm przejął władzę ustawodawczą, a Piłsudski był naczelnikiem państwa, tylko w formie prezydenta. I tam jest taka ciekawa sprawa, że powołanie rządu miało być wspólne ustalenia Sejmu i Piłsudskiego i tu już wychodziły pewne konflikty. Między innymi sprawa Korfantego, że Piłsudski się nie prebiera na Korfantego, nie zgodził. No. Później tak, czyli była konstytucja z 21 roku, według tej konstytucji był urząd prezydenta, ale dalej funkcję naczelnika sprawował Piłsudski i przyszło do wyborów prezydenckich, prawda. I prawica, endecja wyznaczyła swojego przedstawiciela, hrabiego Zamoyskiego. I hrabia Zamoyski by wygrał wybory. Ale niestety tu nieciekawe się PS, Stronnictwo Ludowe Witosa zachowało i Stronnictwo Witosa nie poparło Zamoyskiego i Zamoyski przegrał. Bo było oczywiście w pierwszej turze wyboru było więcej tych kandydatów, między innymi był tam Wojciechowski, inni, pierwszy było rozbicie, prawda? A w drugiej turze zostało dwóch. Hrabia Zamoyski i Narutowicz. No i Endecja rozpętała na niego plotę, że Narutowicz pochodzenia żydowskiego, przyczepili mu różne sprawy, że go ta mniejszość narodowa poparła, prawda? Wiadomo, nie? No i to z tego było, rozpoczęła się cała burza i zamach na Narutowicza urządził ten, wiadomo, ten, jak on tam się nazywa. On był bezpośrednio nawet nie powiązany z Endecją, no zapomniał on nazwę. No i został Narutowicz, prawda? Zachęcie. No nazwiska zapomniano, no znana poseł, która mi z głowy już wyszło to zjawisko. Nie? Ale dlaczego zrobiono film akurat o tym zamachu na Narutowicza, jak pan myśli? No nie wiem, no trudno by było, ja z tego filmu nie znam, tylko znam istotę, że 9, jak prawda Narutowicz został wybrany, to Piłsudski mi przekazał władzę, bo kilka dni od 9 to było do 16 czy 14, jak go zabito w tym Zachęcie. No już został uważany, bo Piłsudski już mu przekazał władzę, on już został prezydentem i później kilka dni został zastrzelony przy tego, na N się nazywał, nie pamiętam. No i tyle mogę na ten temat powiedzieć, ale to było, no nie na konka, wybitnie NDK-u, prawda, na Narutowicze. Nawet takie ploty szły, że Narutowicze pochodzenia żydowskie. Bo w tym filmie, Zamach na prezydenta, ja zauważyłam postać Hallera, generała Hallera, który tam się w tej Zachęcie pojawił i jest taka sugestia filmowa, jakby, że generał Haller... Generał Haller trochę był skonfliktowany z Piłsudskim. Właśnie, kilka słów. Z czego polega na czym? Bo jak Rada Regencyjna w kraju przekazała władzę Piłsudskiemu, to na Zachodzie Francja uznawała za władzę polską Komitet Narodowy Polski. I na czele Komitetu Narodowego Polski stał Dmowski. I Komitet Narodowy Polski zorganizował we Francji tych Hallerczyków, te wojska. Dlaczego stał Haller? Prawda. I ta armia przez pewien czas stała na Zachodzie, a w kraju też było kilka ośrodków władzy, którzy się podporządkowały Piłsudskiemu.
Więc podporządkował się rząd ludowy Daszyńskiemu, się podporządkował, Rada Regencyjna przekazała władzę i Witos, Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie też te władze w kraju podporządkował. Natomiast w Wielkopolsce to była Naczelna Rada Ludowa, która podlegała pod komitet i w końcu co się stało, że były dwie władze, Piłsudski w kraju, a Komitet Narodowy Polski na czele z Romanem Dmowskim w Paryżu, nie? I ponieważ były tu ciężkie boje... Który to jest rok? To lata 18-19. Znaczy lata 18. I miał, czyli nie mógł Dmowski wrócić do Polski? Zaraz, chwileczkę. To były ciężkie walki z Ukraińcami. Później rozpoczęła walka z bolszewikami. Później było powstanie śląskie. Później było Wielkopolska. I Piłsudski jako chyba naczelnik państwa polskiego po przekazaniu przez Radę notyfikował, ogłosił do Zachodu, dał notyfikację o istnieniu państwa polskiego. I Zachód zlekceważył to. Bo Zachód uznawał Komitet Narodowy Polski. I nastąpiło na szczęście porozumienie pomiędzy Dmowskim i Piłsudskim. I na zasadzie tego porozumienia Paderewski przyjechał do Polski, pierwszy zatrzymał, prawda, Poznaniu i tam był entuzjastycznie witany i tam w stanie wielkopolskim, przyjechał do Warszawy i Piłsudski jako naczelnik państwa polskiego dał mu nominację na prezydenta Rady Ministrów, czyli premiera. I w chwili premier Moraczewski ustąpił, prezydentem Paderewski został i to załatwiło problem Polski, bo Paderewski był uznany, bo Paderewski był w Komitecie Narodowym Polski przy Dmowskim, ale on reprezentował Komitet Narodowy Polski w Stanach Zjednoczonych i tam miał ogromne wpływy. Czyli jakby ta trzecia osoba Paderewski połączyła. W pewnym momencie Dmowski, jak gdybyś nastąpiło porozumienie pomiędzy Dmowskim i Piłsudskim i Paderewski został premierem, to sprawa Polski była zaczęta. I później pojechała delegacja. Paderewski i Dmowski reprezentowali Polskę na traktacie wersalskim, na konferencji paryskiej, gdzie brali traktat pokojowy po pierwszej wojnie światowej i ze strony polskiej podpisali Paderewski i Dmowski. Nie? Aha, będzie rocznica niedługo. I Paderewski, traktatu wersalskiego. I Paderewski rok, w 19. Niecały 19 rok był premierem, nie? I później ustąpił, no nastąpił pewien konflikt pomiędzy Piłsudskim i Paderewskim, Paderewski ustąpił. A jak pan ocenia ten zamach na prezydenta Narutowicza, który, bo mówi się, że to masoneria chciała przejąć w ten sposób władzę w Polsce. Nie, no to rozbuchała ten sam. 3 lata później nastąpił przewrót majowy. To przejdziemy w następnym filmie do tego, ale proszę jeszcze kilka słów. Nie, tam było straszna endecja. Zrobiła wrogą propagandę, że hrabia Zamoyski przegrał wybory. I nakręciło propagandę, jest to winna, to jest endecja. Bo oni to narodzili, że Narutowicz jest, reprezentują te mniejszości narodowe, powiązali go z żydostwem i rozpoczęli taką nagonkę po prostu. Ale być może było coś na rzeczy w tym. Nie, nie, jeżeli chodzi, to jest właśnie Piłsudski to miał rację, bo Narutowicz pochodził z polskiej szlachty, z ziemiaństwa. I to była właśnie ta paskudna rola endecji, że oni go zniesławili niesamowicie. Przecież jak on jechał między nimi składać przysięgę w Sejmie, no to obrzucali błotem i tak dalej, tam różne wstręty wyczyniali. Prawie tam nie do rewolty prawie doszedł. No, taką wrogą propagandę przeciwko Narutowicz polskim szlachciciem, nawet pochodzeniem. Ale wiemy, że był tajny układ z Dorotenstrasse, masonerii niemieckiej i masonerii żydowskiej w Berlinie w 1918 roku, którego celem była likwidacja państwa polskiego. No, tak. Natychmiast. No dobrze, ale tą awanturę rozpędzała endecja, to znaczy endecja jest powiązana. Nie wiadomo, czy nie prowokacja jakaś obcych. Ale tą całą nagonkę przeciwko Narutowicza rozpętała endecja, to znaczy endecja współdziałała z masonerią. No jak to jest? Oni rozpętali, no niestety, oni rozpętali tą nagonkę. Że mniejszości narodowe poparli, prawda? A tu głównie tą sprawę zawinił Witos. Bo Witos miał, ale ponieważ to był
zamoński obszarnik, tego chłopca za bardzo nie chciało poprzeć. I Witos spowodował, że Narutowi został prezydentem. To jest wina Witosa. Ale bo on nie poparł hrabiego Zamońskiego. A hrabia Zamoński był... Dlaczego hrabiego Zamońskiego? Bo on był w Komitecie Narodowym Polski Ludowskiego. Rozumiem, ale ja jednak myślę, że obce agentury były bardzo silne i działały na terenie Rzeczpospolitej od 1918 roku, tak samo jak dziś działają. No to tak działały na więc zasadzie. Przypisywanie działały... tego endecji, tu byłabym jednak ostrożna. W... Ale tą propagandę przeciwko, bo propagandę. Właśnie oni kojarzyli, że Narutowicz jest powiązany z tymi mniejszościami, a te mniejszości miały za zadanie rozwalać Polskę. Bo w tej mniejszości głównie jest Żydzi. Więc właśnie, te mniejszości. Ale, ale atak frontalny na Narutowicza, no zrobił decyzję. Mówiąc, że te mniejszości narodowe są powiązane z jakąś tamtą masonerią i to trzeba, że rząd idzie w kierunku lewicy. Ale być może komuś zależało właśnie na tym, żeby to wyglądało tak, jakby to endecy, żeby, bo na karę śmierci skazano tą osobę, która zastrzeliła Narutowicza. Jaki się nazywa? Czy Niewiarowski? Ja nie pamiętam. Niewiadomski. Niewiadomski. Eligiusz. Niewiadomski. Został skazany na karę śmierci. To tak. I on nawet powiedział, że on w zasadzie... To, podobno ja... Żyd. Nie, tylko on tę kulkę nawet miał przygotował nie na naród, tylko chciał Piłsudskiego zamordować. Nawet coś takiego słyszał. Bo wtedy Piłsudski poczytywany był jako lewicowiec. Bo była Rada Regencyjna, przekazała mu władzę, on wtedy, Rada Regencyjna miał Królestwo Polskie, a wtedy on to... przekształcił na Republikę Polską. Nie, to było w tym kierunek wszędzie. Ale później Piłsudski zorientował się, jak ta sejmokracja się zachowuje, no to przeszedł na pozycje monarchistyczne. Bo z tego to wynika, czytając pisma zbiorowe Piłsudskiego, bo on między innymi miał specjalny pogląd na organizację wojska. I pojęcie w zasadzie